Dzień dobry, szanowni państwo. Witam serdecznie na kolejnym wyjazdowym posiedzeniu Klubu Koalicji Obywatelskiej. Witam w przepięknym mieście Toruniu w województwie kujawsko-pomorskim. To nasz piąty przystanek, jeśli chodzi o kierunek, który obraliśmy, czyli akcję Tu jest przyszłość. Witam naszych wspaniałych gości, samorządowczynie i samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego. Witam was i dziękuję, że przyjęliście zaproszenie. Wiemy, znamy realia tutejszego regionu, więc cieszę się, że z nami są przede wszystkim gospodarz regionu, pan marszałek Piotr Całbecki. Są prezydenci Bydgoszczy, Grudziądza i Włocławka. Bardzo was serdecznie witam. Koleżanki i koledzy, radni, radne wszystkich szczebli. Szanowni państwo, otwieram posiedzenie Klubu Koalicji Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim i zapraszam, proszę o zabranie głosu przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, pana premiera Donalda Tuska. Moi drodzy, to jest naprawdę bardzo optymistyczny znak, że cała sala oklaskami wita w Toruniu prezydenta Bydgoszczy. Znaczy naprawdę Koalicja Obywatelska potrafi łączyć i przekraczać różne bariery. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Chciałem wam podziękować za nadzwyczajne już dwa dni w Kujawsko-Pomorskim. Wasza aktywność jest naprawdę bardzo budująca. Rozpoczęliśmy nasze spotkania w tym województwie z takim gorącym przekonaniem, że naszą rolą jest być wśród Polek, wśród Polaków w każdym możliwym miejscu. Nasze spotkania, które rozpoczęły się w województwie łódzkim, później byliśmy w Wielkopolsce, byliśmy w województwie śląskim, na Opolszczyźnie, teraz kujawsko-pomorskie, to są setki, nie przesadzam, setki spotkań parlamentarzystek i parlamentarzystów, samorządowców Koalicji Obywatelskiej w miastach wojewódzkich, w gminach, małych wioskach, w małych i średnich miastach. Tak było także teraz w Kujawsko-Pomorskim. Ja będę długo wspominał moje otwarte spotkanie w Chełmie. Nie tylko dlatego, że jak właściwie w każdym miejscu w Polsce coś sentymentalnego mnie łączy, w tym przypadku Chełmna, a konkretnie właściwie sąsiednie miasto Świecie, gdzie miałem okazję pracować jakiś czas na tych przysłowiowych, bardzo wysokich zresztą kominach. Pod Świeciem w Grudźnie spotkałem się z rodziną, która prowadzi gospodarstwo średniej wielkości 40 hektarów. Głównie ojciec i syn się tym zajmują. Pan Dariusz opowiadał mi o tym, co już słyszałem na całej naszej trasie, bo wszędzie spotykamy się z polskimi rolnikami i wszędzie słyszymy właściwie to samo. Zostali oszukani w sposób brutalny, w sposób, którego nie sposób właściwie porównać z jakimikolwiek zdarzeniami w ostatnich latach, bo zostali oszukani na zbożu, na azotach, na cenach energii. Dzisiaj w Polsce właściwie upada hodowla trzody. Właśnie pan Dariusz z Gruczna jest jednym z ostatnich w całej okolicy, który się trzyma świnie. I słowo, czy te zdanie, tu już się nic nie opłaca, jest chyba najczęściej powtarzanym zdaniem przez polskie rolniczki, polskich rolników w czasie naszych spotkań. To, co najbardziej uderza, to i to wszyscy widzą gołym okiem, że na nieszczęściu polskich rolników, ale też polskich przedsiębiorców, polskich pracowników, polskich nauczycieli, ktoś jednak zarabia. Ten przykład, o którym mówimy i o którym słyszymy każdego dnia, czyli zboże, niekontrolowany napływ zboża, głównie z Ukrainy, który spowodował, że zamiast pomocy dla Ukrainy
zgotowano piekło polskim rolnikom. Dzisiaj ujawniono kolejne fakty. Kiedy w czerwcu głośno wspólnie z rolnikami, wtedy byłem na Dolnym Śląsku, głośno krzyczeliśmy: zróbcie coś z tym napływem zboża, bo to jest zabójcze dla polskich rolników. PiS zamiast zająć się tym problemem, nie dość, że go zlekceważył, to jeszcze bardzo brutalnie zaatakował tych, którzy mówili prawdę o tym, co się dzieje na polskim rynku zboża. Dzisiaj dowiadujemy się, że PiS wiedział, co się dzieje. Także nasi partnerzy z Polskiego Stronnictwa Ludowego alarmowali, nawet proponowali konkretne rozwiązania prawne, żeby zatrzymać tę powódź taniego zboża. I okazało się, że PiS to świadomie zablokował. Na końcu dowiemy się, ja nie mam żadnych wątpliwości, kto i ile zarobił na nieszczęściu polskich rolników. Kto i kiedy podjął decyzję, świadomą decyzję o tym, żeby nieliczni zarobili fortuny, a żeby tysiące polskich rolników straciło szansę przeżycia tego dramatycznego czasu. Byliście w wielu miejscowościach, począwszy od Inowrocławia. Pozwólcie, że zacznę od Inowrocławia. Krzysztof Brejza co prawda był gdzie indziej tego dnia, no bo go w Inowrocławiu dobrze znają, ale tam między innymi chyba była pani poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz, jeśli dobrze pamiętam, tak? Kamila, byłaś w Inowrocławiu? Nie, ty byłaś w Żninie. Tak. Borys, tak, pan przewodniczący był w Inowrocławiu i tam samorządowcy mówili o sprawie, która też jest niestety wszechobecna w Polsce. To znaczy, że mówię o sprawie polskich gmin, powiatów i ośrodkach, o pieniądzach publicznych, które powinny do tych miejscowości trafić na zasadzie takiego sprawiedliwego, uczciwego podziału tych pieniędzy. To są publiczne pieniądze. Wiecie, Inowrocław nie jest pisowskim miastem, tak powiem najdelikatniej. I w związku z tym jest de facto odcięty, jest właściwie prawie że do zera wycięto środki, które się należą no zgodnie z jakimś taką elementarną przyzwoitością i zdrowym rozsądkiem każdej polskiej miejscowości, każdemu polskiemu powiatowi. Ktoś kiedyś wymyślił w rządzie, żeby tak sprytnie, wiecie, żeby tak marketingowo nazwać istotny fragment funduszy publicznych, które mają być spożytkowane przez samorządy, program inwestycji strategicznych, w skrócie PIS. No i tak pewnie ktoś tam był dumny, że tak to się fajnie nazywa. A wiecie, za tym się czai bardzo okrutna prawda, bo rzeczywiście, kiedy porównamy środki, które płyną do miejsc, gdzie rządzi PiS, to one są nie o 5, nie o 10, ale o 100, 200, 1000% większe niż środki, które płyną do, a właściwie nie płyną, do miejsc, gdzie PiS nie rządzi. Inowrocław jest tylko jednym z wielu, wielu przykładów. Właściwie w każdej miejscowości, w której byliśmy, bo Kujawsko-Pomorskie to nie jest region, który jest zakochany w rządzie Morawieckiego czy w Kaczyńskiego, więc właściwie gdziekolwiek się pojawiliście, słyszeliście to samo. Okradają nas z naszych pieniędzy. Stosują zupełnie nieczytelne zasady, a właściwie na koniec wam powiem bardzo czytelne zasady. Jesteś wierny, jesteś lojalny wobec władzy, z reguły mierny. To oczywiście znamy te słynne dawne BMW. Wydawało się, że te czasy dawno minęły. To dostaniesz środki europejskie i środki z kasy publicznej. Masz własne zdanie, jesteś niezależny, działasz nie na rzecz PiS-u, tylko na rzecz swojej lokalnej wspólnoty. Dostaniesz zero, nic. I to jest strategia. Rzeczywiście można powiedzieć, że to jest, że oni to w jakimś sensie prawdziwie opisali. To jest pisowska strategia dla Polski, dla polskiego samorządu. Swoim wszystko, wszystkim pozostałym nic. Ludzie na pewno się nie pogodzą z tym.
tak jak nie godzą się z wysokimi cenami. Dostałem w czasie spotkania w Chełmie, dostałem od pani poseł Oli Gajewskiej tę wyklejkę, którą przekazała pani Elżbieta na spotkaniu w Wąbrzeźnie. Ja wiem, że wy tego nie widzicie, to są dwa rachunki, oryginalne rachunki z Lidla w Wąbrzeźnie. Pani Elżbieta znalazła swój rachunek, to jest oryginalny rachunek z 14 stycznia 2017 roku. I na tym rachunku jest serek wiejski, mozzarella, mleko, ser damski, śmietanka, płatki owsiane, bułka, biszkopty. No nie będę czytał całego. I zapłaciła za to 37 zł. 37,84 grosze dokładnie. Znalazła ten rachunek i postanowiła zrobić identyczne zakupy. I zrobiła identyczne zakupy i to jest rachunek z 1 kwietnia tego roku. Z tego samego sklepu. Wąbrzeźnie. Dokładnie ten sam asortyment. I zapłaciła 61,18 zł. Można mówić, że inflacja to jest 18%. Można opowiadać bajki ludziom, że ich się jakoś tam chroni, że była trzynastka, etc. To są podstawowe produkty. I to w dość dużej ilości. To jest to, co kupuje przeciętna polska rodzina, przeciętna polska emerytka, zastanawiając się, czy ją będzie na to stać. I oczywiście nie stać polskiej rodzin na to, żeby płacić za te podstawowe produkty o 65% więcej niż jeszcze kilka lat temu. Drożyzna staje się wielką taką polską udręką. Nie widać na horyzoncie żadnych realnych perspektyw poprawy tej sytuacji. Kiedy słyszymy banialuki Glapińskiego czy Morawieckiego, że schodzimy z płaskowyżu i że jest w ogóle świetnie, bo za chwilę ta inflacja może będzie 15, a może 12. Wiecie, znaczy dla nich to może jest świetnie, ale ludzie będą dowiadywali się co miesiąc, że ciągle coś jest droższe i to od wyższej podstawy, czyli za rok, jak inflacja będzie miała 10%, to de facto ta wzrost ten będzie wyższy, boleśniejszy niż jest dzisiaj. Bo o wiele wyższej podstawy to się liczy. Więc oni nam opowiadają te bajki, a szczególnie tym mniej zamożnym polskim rodzinom, że naprawdę powinniśmy się cieszyć, że rządzi PiS, a ludzie idą do sklepu i płaczą. Nie mają żadnego, najmniejszego powodu do radości mimo świąt wielkanocnych. Drożyzna była tematem też na przykład spotkania w Toruniu. To mi poseł Sienkiewicz powiedział, że spotkał między innymi bardzo popularnego restauratora toruńskiego, który prowadzi znaną restaurację Planeta Lewobrzeże. Planeta Lewobrzeże i on też pokazał swoje rachunki. Na prąd. Przedostatni to było 3000 zł. A ostatni 18000 zł. Byłby wyższy, gdyby nie zainstalował za własne pieniądze fotowoltaiki. Ale wiecie, z 3000 na 18000, jak się prowadzi, on taki pasjonat, znaczy on, powiedzieli mi, że nigdy nie mówi klienci, zawsze mówi goście, znaczy to jest miejsce, gdzie on całe serce wkłada, ale można serce i umysł i wszystko włożyć w swój biznes, ale nie wtedy, kiedy rachunek za prąd skacze z 3000 na 18000 zł. W Żninie, byliście w Żninie, między innymi w szpitalu powiatowym i tam pojawia się jak zawsze temat, no znowu nieadekwatnych, fatalnych wycen świadczeń medycznych, procedur. Ale to oczywiście nie jest jedyny powód, dla którego powiatowy szpital w Żninie jest zadłużony. Akurat tam to zadłużenie jest umiarkowane, ale jak wrócimy na chwilę do Torunia i się dowiemy, ile wynosi zadłużenie szpitala w Toruniu, to rzeczywiście można rwać włosy z głowy. Cały ten system z trudem budowany przez lata, właściwie w rękach PiS-u się rozsypał. My dzisiaj nie mamy systemu ochrony zdrowia. W ogóle nie ma czegoś takiego jak system. Po kilku latach ich rządów jest chaos, długi przekraczające wyobrażenie, będące realnym zagrożeniem dla istnienia właściwie prawie wszystkich, jeśli nie wszystkich szpitali powiatowych i kompletny bałagan, jeśli chodzi o wycenę.
Dużo też było uwag na temat ograniczeń takich biurokratycznych dotyczących na przykład rezydentów, takiej nieumiejętności wykorzystania tych ludzi, których mamy w tej chwili w zawodzie. No można by grubą księgę napisać tylko z tych waszych spotkań w kilku szpitalach w Kujawsko-Pomorskim. Poseł Arek Myrcha był w Brodnicy i tam mówił o grupie młodych ludzi, którzy z takim gorącym apelem i powitano ich słowa oklaskami, mówili o tym, że trzeba wygasić agresję w polskim życiu politycznym, że nie możemy prowadzić wojen o wszystko, że żyjemy dzisiaj w takim bardzo trudnym momencie historycznym. Jutro będzie u nas prezydent Zeleński. Ta wojna ukraińska, agresja rosyjska na Ukrainę wisi też przecież w jakimś sensie ciągle nad nami, mamy ją w świadomości. Jest wystarczająco obiektywnych powodów, żeby się martwić o różne rzeczy i nie trzeba do tego dokładać wewnętrznej agresji i nienawiści. No my jesteśmy dzisiaj świadkami różnych manipulacji i takich politycznych operacji, które mają spowodować, że nawet takie symbole, które były symbolami ogólnonarodowego pojednania w chwilach bardzo trudnych, w czasie stanu wojennego. No, na przykład papież Jan Paweł II był symbolem takiej jedności, a dzisiaj robi się z niego, PiS chce z niego zrobić figurę konfliktu politycznego. Znaczy wpadli nawet na ten pomysł, żeby z Jana Pawła II zrobić narzędzie wywołania konfliktu i takiej wzajemnej niechęci i agresji. Znaczy tę inwencję naprawdę, ja muszę powiedzieć, spodziewałem się wielu złych rzeczy po PiS-ie, ale aż takiej wyobrazi nie miałem, żeby zobaczyć ten moment, w którym z pamięci o Janie Pawle II robi się taką maczugę polityczną, żeby walić swoich konkurentów po głowie. W tejże Brodnicy przedsiębiorcy zwrócili uwagę na rzecz zupełnie oczywistą, że ta drożyzna, inflacja, ona bije nas wszystkich po kieszeniach w sposób bezlitosny i w taki wielowymiarowy. I rząd nie reaguje na przykład na tak oczywistą rzecz, jak podniesienie tego pułapu dla tych, którzy chcieliby być wolnymi od VAT-u. To jest ciągle na poziomie 200 tysięcy rocznie. Ale kiedy to było ustanowione? Znaczy wtedy 200 tysięcy coś znaczyło. Dzisiaj te 200 tysięcy waży o wiele, wiele mniej. Więc obiektywnie tych przymusowych płatników VAT-u liczba rośnie lawinowo. Znaczy prawie każdy w tej chwili musi być płatnikiem VAT-u, chociaż ideą było, żeby ci, którzy mają właśnie tę sprzedaż na takim umiarkowanym poziomie, żeby mogli wybrać, czy chcą, czy nie chcą być płatnikiem VAT-u. Podniesienie tego pułapu jest absolutnie potrzebą chwili. I to mniej więcej adekwatnie do tego, jak wzrosły ceny, jak straciła na wartości złotówka, siła nabywcza. Także dołączam się do apelu przedsiębiorców z Brodnicy o wzrost limitu zwolnienia z VAT. Byliście w Tucholi, senator Andrzej Kobiak, Paweł Olszewski zdaje się tak też, i w Tucholi znowu to usłyszeliście, co ja słyszałem niedawno w Sępólnie Krajeńskim, gdzie byłem kilka tygodni temu, i czyli polskie drewno. Dowiedziałem się, i w Tucholi o tym rozmawialiście, że rżną już teraz te drzewa, które nie powinny być z oczywistych względów, bo są za młode, nie powinny być przedmiotem tej nadzwyczajnej agresji. Wiecie, że to, co mnie aż zatyka dech w piersiach, powiem wam szczerze, kiedy widzę Ziobrę i jego kamratów z Solidarnej Polski, którzy okupują dzisiaj polskie lasy, kontrolują lasy państwowe i oni mówią o tym, że rozpoczynają akcję ochrony czy obrony polskich lasów przed Unią Europejską. Wyobrażacie sobie goście, którzy doprowadzili do największej wycinki drzew w historii Polski. Polska stała się jednym z trzech największych eksporterów drewna do Chin. Oni naprawdę, w tym nie ma słowa przesady, wycinają polskie lasy i wywożą je do Chin. Równocześnie wskazując na bandycko wysokie ceny drewna tu w Polsce, producentów polskich mebli,
tych dziesiątek, setek, tysięcy polskich firm, bo przecież to jest nasza polska specjalność. I my musimy tu w Polsce płacić za polskie drewno horrendalnie wysokie ceny, ponieważ Ziobro i jego szajka zdecydowali się na taki, no, w jakimś sensie gangsterski, ale genialny numer. To znaczy ubrać się w szaty obrońcy polskich lasów i zarabiać na tym niewiarygodne wprost pieniądze, narażając nas na stratę lasu, na upadek firm, które tutaj krajowych polskich. To jest numer stulecia. No, muszę powiedzieć, że ktoś kiedyś powiedział, że nie ma nic ohydniejszego niż taki obraz, kiedy ludzie słuchają takich kazań moralnych, które prawią im łajdacy, tacy ludzie bez zasad i bez jakiejś elementarnej przyzwoitości. No to Solidarna Polska, Ziobro i ci jego ludzie, to jest dokładnie to. Oni nam mówią o tym, że będą bronić polskie lasy przed Europą. My naprawdę to będziemy długo pamiętali. I to jest jeden z tych elementów, który będzie domagał się radykalnego rozliczenia. Ktoś, i znowu, zobaczcie, czego nie dotkniemy, czego nie ruszymy. Ktoś znowu zarabia, jakaś nieduża grupa cwaniaków, zarabia gigantyczne pieniądze. A tysiące polskich uczciwych przedsiębiorców na tym traci, już nie mówiąc o tej największej stracie, jakim są polskie lasy. Rozmawiano też dużo wszędzie o polskim szkolnictwie, między innymi w Nakle, poseł Zwiewka był tam między innymi i wraca ciągle temat szkolnictwa zawodowego. No warto wreszcie też bardzo głośno powiedzieć, że tak jak musimy dzisiaj w Polsce stawiać na ludzi pracy, na tych, którzy naprawdę pracują. Musimy przywrócić wreszcie nie tylko godność, ale taką elementarną logikę. Znaczy, kto ciężko pracuje, ten dobrze zarabia. I nieważne są tytuły, znaczy ważne są oczywiście, ale bo inwestowanie w własną edukację ma duże znaczenie. Ale tak na końcu, każdy, kto jest gotów pracować, jest no, człowiekiem godnym najwyższego jakby podziwu, wsparcia i dzisiaj na rynku widzimy bardzo wyraźnie, jak z powodu złej polityki zanikają zawody takiej oczywistej użyteczności. Znaczy potrzebujemy fachowców w bardzo różnych zawodach. Nie ma gorszych i lepszych zawodów. Też musimy wreszcie sobie to wyraźnie powiedzieć. Znaczy każdy, kto jest gotów właśnie pracować, zarabiać, brać odpowiedzialność za siebie, za swoją rodzinę, ma prawo do szacunku praca musi się opłacać niezależnie od tego, jaką robotę wykonujemy. Każdy Polak, każda Polka, którzy są gotowi pracować, nie mówię o tych, którzy już się napracowali i są na emeryturze, ale ci, którzy mogą pracować, ci, którzy w sytuacji, w której pracy nie brakuje, powinni liczyć na wsparcie ze strony państwa i na szacunek każdego człowieka. Iwona Hartwig była w Rypinie i w ławach pod Rypinem. W ławach, no, temat znany od lat, czyli nadmierna biurokracja, która uniemożliwia lokalnym producentom sera. Hodują kozy, produkują ser i chcieliby wyjść z tym poza lokalny rynek. Wiem, znam tę sprawę, zawsze była jakby przedmiotem debat, ale dzisiaj te problemy o charakterze biurokratycznym powodują, że no, dla nich ten biznes zaczyna być mało opłacalny, jeśli nie są w stanie wyjść poza tylko lokalny rynek. A w samym Rypinie oczywiście też kwestia ludzi z niepełnosprawnościami. Tu nie muszę przypominać o działaniach Iwony Hartwig i całego środowiska, którego jest jedną z liderek. Ja chcę wam tylko powiedzieć, że ja jestem niezwykle poruszony tym, że na każdym spotkaniu otwartym, na którym jestem, na każdym bez wyjątku, przychodzą czy przyjeżdżają, bo często przyjść na wózkach, osoby z niepełnosprawnościami. Czasami bardzo mocno poszkodowane przez los. Często są to te osoby, które wymagają całodobowej opieki. I one przyjeżdżają na te spotkania, spokojnie argumentując i tłumacząc, na czym polegają ich prawa, dlaczego są tak rozgoryczeni, dlaczego są tak wściekli na te władze,
która pozbawia ich, czy próbuje pozbawić ich godności, należnych praw i tego elementarnego wsparcia finansowego. To są ludzie, zawsze to podkreślam, silniejsi od nas. Im się naprawdę chce. I oni bardzo często mówią w imieniu tych innych, którzy nie mogą dojechać, którzy nie mają szansy publicznie wypowiedzieć tych bardzo takich mocnych i bolesnych argumentów. Muszę powiedzieć też, że jestem zbudowany reakcją wszystkich, którzy uczestniczą w tych spotkaniach. To są, jak wiecie, duże spotkania, po kilkaset, ponad 1000 osób. I wszyscy ludzie jakby rozumieją, kiedy widzą taką bohaterkę czy bohatera naszych czasów, osobę z mocną, z taką masywną niepełnosprawnością, która umie walczyć o swoje w sposób godny, nienachalny, z taką nadzwyczajną cierpliwością i równocześnie konsekwencją. Muszę wam powiedzieć, że tak naprawdę to jest dla nas przesłanie. To, w jaki sposób o swoje prawa walczą ludzie z niepełnosprawnościami, ta determinacja, a równocześnie kultura, cierpliwość, konsekwencja, to jest najlepszy z możliwych przykładów, jak dzisiaj w polskiej polityce powinniśmy my wszyscy postępować. Jesteśmy ich dłużnikami. W Grudziądzu było sporo mowy na temat między innymi wykluczenia komunikacyjnego. Tam jest kwestia tego, że PiS nie potrafi dokończyć nawet tego, co sam zaczął, linii kolejowej z Grudziądza do Kwidzynia. Ludzie z Pomorza i z Kujawsko-Pomorskiego wiedzą, jaki to jest problem. To jest w ogóle taka ciekawa rzecz, że PiS nie jest w stanie zbudować tego relatywnie prostego, dokończyć relatywnie prostego projektu, a równocześnie marszałek Całbecki wczoraj mówił o tym, że samorząd podejmuje wysiłek, żeby tu w Kujawsko-Pomorskim pojechała na torach, gdzie nie ma trakcji, pierwsza wodorowa lokomotywa. I że to jest kwestia nie dziesięcioleci, tylko pokazuje mi marszałek, w ciągu 3 lat powinna, tak? W ciągu 3 lat ta wodorowa lokomotywa powinna pojechać. Mówię o tym, bo też słyszę bardzo często tu w Kujawsko-Pomorskim o tych bardzo ambitnych zamierzeniach i planach dotyczących nauki. Kopernik to jest coś, to jest ktoś, kto podnosi ten pułap oczekiwań, jeśli chodzi o naukę i wiem, że o tym z marszałkiem długo rozmawialiśmy, także wczoraj, jak ważne jest ta perspektywa kujawsko-pomorska, regionu europejskiego, nowoczesnego, gdzie ludzie są konkretni, bardzo tacy, wiedzą, co to jest ziemia, co to jest firma, co to jest odpowiedzialność. Bardzo cenię te cechy, tego mnie też uczono w domu. I jestem szczęśliwy, że spotykam tutaj ludzi, którzy są twardymi realistami i potrafią marzyć, ale to są marzenia, które się szybko realizują. To nie jest ta propagandowa picerka, którą karmi Polaków PiS od wielu, wielu lat. Jestem przekonany, że jeśli się uprzecie, żeby najnowocześniejsza lokomotywa w tej części Europy ruszyła na trasie Toruń-Grudziądz, to tak czuję, że akurat tu to się musi udać. I będę trzymał za to kciuki. Mam nadzieję, że za 3 lata przejedziemy tą trasą pierwszym wodorowym pociągiem. Słuchajcie, mam tu jeszcze sporo notatek, ale obiecałem, że... Tak, wiem. Bardzo... Ja jestem szczęśliwy, że to jest długa lista tego, co robicie. Chociaż mniej szczęśliwy jestem z tego powodu, że ta długa lista spraw to jest lista spraw bardzo smutnych. I ten bilans 7 czy niedługo 8 lat rządów PiS-u jest bilansem dramatycznie smutnym. To będą najdroższe święta wielkanocne w historii. Drożyzna staje się symbolem tych rządów. Drożyzna, za którą stoi ich pazerność, ich nieudolność, ich pogarda dla ludzi. Oni nawet nie są sobie w stanie wyobrazić, co to znaczy zrobić zakupy na święta, kiedy trzeba odliczyć każdy grosz i kiedy babcia zastanawia się, czy kupić jakiś na zajączka drobny prezent wnukom, czy produkty, które mogą starczyć na skromny obiad świąteczny. Nie chcę
nie chcę jakoś grać na emocjach, bo to jest codzienne życie polskich rodzin. To nie jest jakiś polityczny spektakl, to jest codzienność. Każdego dnia robiąc zakupy, ludzie łapią się za głowy i chcieliby zmiany. Ja chcę wam powiedzieć, że to jest być może dla nas najważniejsze zobowiązanie, żebyście wiedzieli, co tak naprawdę jest dzisiaj w Polsce potrzebne. To potrzebne w Polsce są dzisiaj wasze kompetencje, wasza odwaga, wasza wiara w to, że to codzienne życie Polek i Polaków może i musi wyglądać inaczej. I że tak jak kiedyś udowodniliśmy, że wbrew kryzysom, wbrew depresji, wbrew jakimś zawałom finansowym na świecie i w Polsce, można utrzymać inflację na niskim poziomie. Można pokazać Polakom ceny, które się nie zmieniają przez rok, przez dwa, przez trzy, a nawet spadają. I że my naprawdę potrafimy to zrobić. Dzisiaj przed świętami chciałbym to i po tych waszych doświadczeniach, także kujawsko-pomorskich, mamy prawo chyba i obowiązek powiedzieć Polkom i Polakom, skończy się PiS, skończy się drożyzna. Że jesteśmy gotowi przygotować mądre rządy, bo tak naprawdę mądre rządy i przyzwoici ludzie u steru władzy to równa się też niskie ceny. My naprawdę jesteśmy do tego przygotowani. Mamy nie tylko konkretny program, ale mamy też to, co jest być może najważniejsze w polityce, wolę działania i taką wewnętrzną przyzwoitość. Przywrócimy w Polsce uczciwość, przywrócimy w Polsce ludzkie ceny, przywrócimy Polakom i Polkom nadzieję na to, że przyszłe dni mogą być naprawdę lepsze. Wszystkiego dobrego. Panie Przewodniczący, wszyscy Szanowni Państwo, no jest to chyba największe zgromadzenie parlamentarne w historii tych ziem. Dziękuję Panu Przewodniczącemu Donaldowi Tuskowi, że zmobilizował Państwa wszystkich do przyjazdu na Kujawy, Pomorze. Ziemi gościnnej, ale tak jak Pan Przewodniczący zauważył, pracowitej. Szczodrze dzielącej się tym owocami pracy i tego, co zostało nam powierzone w niełatwej przecież historii, jeszcze przez naszych ojców, dziadów. Tu zawsze trwała walka o Polskę. Tutaj zawsze byliśmy na granicy wielu nurtów, które jednak pozwoliły nam zrozumieć, iż tylko pracą taką ustawiczną, metodyczną jesteśmy w stanie osiągać to, co dla nas jest najważniejsze, zarówno w tej sferze materialnej, ale również duchowej. Myślę, że Kujawy i Pomorze dzisiaj stanowią jedność. Po 25 prawie latach funkcjonowania naszego województwa i rozumiemy jak nigdy dotąd rolę, jaką nam powierzyło państwo polskie w tworzeniu tego państwa. I cieszę się, że tu są na sali przedstawiciele wszystkich regionów z naszej ojczyzny. Bo podczas spotkań zrozumieliśmy lepiej, że wszędzie mamy podobne problemy i wszędzie ludzie, mieszkańcy naszej ojczyzny, również naszych Kujaw i Pomorza pragną właściwie tego samego. Jeśli wolno mi przywołać Mikołaja Kopernika, który w jakimś sensie stał się patronem tego spotkania. Panie Przewodniczący, cieszę się, że właśnie w Chełmnie mieliśmy okazję spotkać się z mieszkańcami i przypomnieć o wielkości ziemi chełmińskiej, bo nie tylko Toruń, ale właśnie Chełmno jest kolebką, matecznikiem Mikołaja Kopernika, córka, matka, rodzina Kopernika właśnie była związana z Chełmnem również, nie tylko Toruń, to zrozumiemy, że w poszukiwaniu prawdy nic się nie zmieniło. Trzeba uczyć się języka, którym będziemy potrafili się komunikować. I Kopernik chyba poza jego wielkimi odkryciami, to najważniejsze, co nam pozostawił, to dążenie do prawdy i nauczył nas metodologii poszukiwania prawdy. Myślę, że w polityce jest to bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli,
iż o wszystkim należy i trzeba rozmawiać. Ale jeśli rzeczywiście używamy języka dla siebie wzajemnie zrozumiałego i akceptowanego. Dziś podział, który dotyczy Polski na dwa właściwie zwalczające się obozy, wynika z tego, że ktoś nam tę rzeczywistość po prostu zakłamał. I ludzie ulegają temu kłamstwu. Myślę, że rolą Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej w najbliższych wyborach jest właśnie mówienie prawdy. Tak jak pan to pan przewodniczący powiedział. Do końca prawdy. Szanowni Państwo, chcę podziękować za te wspaniałe godziny. Najpierw miałem ten zaszczyt witać pana przewodniczącego w hełmie. Myślę, że wszyscy wyjechaliśmy z tego spotkania zbudowani. Ale i w tych miejscowościach, które są nie tak daleko, ale jednak z dala od centrum wydarzeń, że Państwo również odwiedziliście. Sądzę, że wszędzie jest miejsce dla Koalicji Obywatelskiej. My tu w regionie udowodniliśmy to, że potrafimy rozmawiać i być w każdym miejscu. Te spotkania są dla nas inspirujące i rzeczywiście, kiedy realizujemy w Sejmiku Województwa strategię rozwoju, mówimy o przyszłości, wynika ona z autentycznego dialogu społecznego. Nawet jeśli z nami ktoś ideowo, światopoglądowo się nie zgadza, my też przecież wewnętrznie mamy różnorodność na wiele problemów i jesteśmy przekonywujący. I chciałbym, żebyśmy Państwo uwierzyli, że jadąc może do mniej przyjaznych regionów w Polsce, ten język dialogu z mieszkańcami jest wszędzie taki sam. Sądzę, że potrzebują tego samego powietrza prawdy, które jest dzisiaj tak bardzo zatruwane przez wielu. Mówił o tym pan przewodniczący. Po prostu z takich najbardziej przyziemnych potrzeb bogacenia się, tworzenia ośrodków władzy, nietransparentności, tego wszystkiego, co jest zaprzeczeniem demokracji, tej demokracji, którą nasi ojcowie walczyli. Szanowni Państwo, jesteście w regionie, którego patronem jest święty Jan Paweł II. W 2017 roku prosiliśmy papieża Franciszka o ten przywilej, udzielił go nam. Ale jesteśmy też w czasach, kiedy podważa się no już wszystkie autorytety i cynicznie wykorzystuje do tego, żeby budować swój kapitał polityczny. Co zrobiono z naszym bohaterem Lechem Wałęsą? Kto otwiera akta IPN-u? Kto sekwencjonuje informacje i tak je udziela, takich udziela, abyśmy tworzyli wewnątrz w naszym państwie poczucie właściwie beznadziejności, że już wszystko jest do podważenia. Nie róbmy tego, ponieważ nasza historia trudna, ale jest jedna. Bądźmy dumni z naszych bohaterów. Lech Wałęsa był, jest i pozostanie na zawsze naszym honorowym obywatelem. I będziemy go bronić tak długo, jak długo jesteśmy województwem kujawsko-pomorskim. Jesteśmy po prostu z niego dumni. Szanowni Państwo, jak Państwo zauważyliście, przywitany został prezydent Bydgoszczy gromkimi brawami w Toruniu. Myślę, panie przewodniczący, podobnie będzie z marszałkiem, jak pojedzie do Bydgoszczy. A naszą lokomotywę przyszłości już mamy. Za to teraz chodzi o to, żeby ona pojechała z pasażerami. Musimy jeszcze zbudować instalację fotowoltaiczną, urządzenie do wytwarzania wodoru. No i w 2026 roku pojedziemy, życzmy sobie tego, bo to wyznaczy jakąś rewolucję właśnie kopernikańską na przyszłość. No i przede wszystkim, żebyśmy mogli to zrobić, wygrajmy te wybory. Życzę Tobie wszystkiego. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Ma być tylko prawda, tak apelował pan marszałek, panie przewodniczący. Ten napis, no powiem szczerze, bydgoszczanie, czy mi wybaczą, to nie wiem. Ale zawsze mogę powiedzieć, że przyjechałem złożyć wniosek na przykład o powiększenie granic Bydgoszczy i niech tak będzie. Ale tak naprawdę przyjechaliśmy tutaj, ja przyjechałem oczywiście, aby spotkać się z państwem, dziękuję za to zaproszenie. Przypominam sobie 13 lat temu, prawie 13 lat temu, pan premier Donald Tusk walczył razem z całym rządem z wielką falą powodziową. Ja wówczas pełniłem funkcję wojewody i w trakcie tej walki właśnie chyba było moje ostatnie spotkanie na tej toruńskiej ziemi z panem premierem. Szanowni państwo, ma być prawda. Joanna Szczepkowska w 1989 roku zapowiedziała koniec komunizmu. Wygramy te wybory, musimy je wygrać, po to, abyśmy nie usłyszeli, że jest koniec samorządów. Bo samorząd... Ja często do swoich koleżanek, kolegów mówię, nie mówcie samorząd, bo samorząd to tak naprawdę to są mieszkańcy. My reprezentujemy naszych mieszkańców. Jeżeli PiS gdzieś daje, a gdzieś nie daje, to nie daje też swoim mieszkańcom i nawet swoim wyborcom. To nie jest sprawiedliwe. Wiemy, że są różnice między samorządami, są stąd potrzebne programy, aby te słabsze samorządy wspierać, ale nie kosztem budowania podziałów i wskazywania, ten jest gorszy, ten jest lepszy. Nie ma żadnych procedur, nie ma żadnych dokumentów. Są tutaj doskonale znani posłowie z tego, że te dokumenty szukają, ale tu nie znajdziecie jakiegokolwiek dokumentu, jak są dzielone środki. Dlaczego Inowrocław, dlaczego Włocławek czy Grudziądz dostają mniej niż inni. Ja mam jedno marzenie. Marzenie takie, abyśmy przekonali Polaków do tego, wczoraj o tym wspomniałem krótko, że tak naprawdę te wybory to jest ich wybór, hasło na przykład, masz wybór. Dzisiaj PiS, jego filozofia tworzenia państwa, to jest decydowania za nas, o nas za nas, o kobietach, o tym, co mam oglądać w telewizji, o tym, jak są dzielone pieniądze, o tym, co samorządowiec ma budować, a czego nie, bo on nie daje pieniędzy nam i mówcie, róbcie co chcecie, tylko przychodzi z karteczką poseł, pokazuje tutaj droga, tutaj dom dziecka i tak dalej, i tak dalej. Stąd takich przykładów, gdzie jest ingerencja w naszą prywatność, w nasze decyzje jest wiele i tym się różnimy strategicznie, a większość Polaków chce samemu podejmować dla nich najważniejsze decyzje, a nie, że ktoś to przejmuje. Stąd trzymam kciuki za nas wszystkich, bo to jest nasze wspólne zadanie, Polaków przekonać, zwyciężyć, a z tym wnioskiem jednak o powiększenie granic troszeczkę poczekam. Dziękuję bardzo. Koleżanki i koledzy, idol PiSu Donald Trump, właśnie dostał zarzuty kryminalne. Ale pamiętamy, za co miał pierwszy wniosek o złożenie z urzędu. Za to, że szantażował prezydenta Zelenskiego, że nie dostanie amerykańskiej broni, jeśli nie dostarczy jemu, Trumpowi, materiałów kompromitujących na syna swojego konkurenta politycznego Joe Bidena, na Huntera Bidena. Więc wyobraźmy sobie, że idol PiSu Donald Trump dzisiaj jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. I to nie chodzi tylko o Ford Trump, nie chodzi o gratulacje, których nie chcieli złożyć Bidenowi. Chodzi na przykład o to, że mówili, że wybory to pierwsza tura, druga tura to w sądach, a trzecia na ulicach. Gotowi byli poprzeć utrzymanie władzy Trumpa nawet wbrew przegranym wyborom. No więc ja stawiam tezę, że gdyby Trump był dzisiaj prezydentem, to Ukraina by nie dostawała takiej pomocy amerykańskiej, jaką dostaje. A prezydent Trump, ten, który mówił w Helsinkach, że bardziej ufa Putinowi niż FBI, pielgrzymowałby raczej do Moskwy, niż jeździł do znajdującego się pod ostrzałem Kijowa. Więc uważam, że PiS powinien za to przeprosić, bo dobrze, że do Polski przyjeżdża prezydent Zełenski. Dobrze,
Mam nadzieję, że planujemy strategiczne partnerstwo z Ukrainy, z Ukrainą na czas jej kandydowania, ale i później, na czas jej członkostwa, na wzór traktatu elizejskiego między Francją a Niemcami. Ale jeżeli mamy tą rolę odegrać wobec Ukrainy, to sami nie możemy być pod sankcjami i pod pręgierzem w Unii Europejskiej. Musimy być w grupie trzymającej władzę w Unii Europejskiej. Dopiero wtedy możemy pomóc Ukrainie. To najlepsze, co PiS może zrobić dla Ukrainy, to wygasić swoje durne wojenki z Brukselą. Przestrzegać naszej własnej konstytucji, traktatów i własnych zobowiązań. To ma wymiar tak strategiczny, jak i praktyczny. Pamiętacie, jak się odgrażali, że nie będą płacić kar za nieprzestrzeganie wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości? No i otóż płacimy te kary. Już ponad 500 milionów euro. I ja wiem, że tych sum zadłużenia Polski, tych różnych obietnic, one są już nie do ogarnięcia. Ale w Polsce jest prawie 400 powiatów. 500 milionów euro to jest, wychodzi około 6 milionów złotych na powiat. I to nie są pieniądze wstrzymane. To jest tak jak grzywna sądowa. To se ne vrati. 6 milionów złotych na powiat to już jest coś, to jest kawał drogi, prawda? Ale funduszy z Krajowego Planu Odbudowy powinno być 158 miliardów złotych. To już jest 500 milionów złotych na każdy powiat. Wyobraźmy sobie, co w każdym powiecie można za to zrobić. A pamiętacie ten billboard Morawieckiego 770 miliardów złotych? Jak to u niego? Oczywiście przesadził, bo doliczył fundusze spójnościowe. Ale z perspektywy widzimy, że ma to też pewien sens, bo i fundusze spójnościowe są zagrożone. Wtedy mówimy o 2 miliardach złotych na każdy polski powiat. Nie możemy im pozwolić, żeby Polska straciła te pieniądze. My je uzyskamy. PiS niech przeprosi i spada. Tu jest przyszłość, wygramy. Dziękuję. Szanowni Państwo, Żnin. Żnin to jedna z tych miejscowości, w których funkcjonuje szpital powiatowy, Pałuckie Centrum Zdrowia. Samorząd, który ma pod sobą szpital, wie, z jakimi wyzwaniami trzeba się zmierzyć. I o tych wyzwaniach na spotkaniu wspomniał nam pan starosta Zbigniew Jaszczuk. Otóż, Szanowni Państwo, Pałuckie Centrum Zdrowia powstało w 2005 roku. I do 2017 roku szpital przynosił, bilansował się, przynosił zyski. Straty zaczęły się pojawiać wraz ze zmianą finansowania szpitali, tak zwanego ryczałtowania, ale również wraz ze zmianą wyceny świadczeń, które nijak mają się do ponoszonych kosztów. I tak porody w szpitalu przez Narodowy Fundusz Zdrowia wycenia się, uwaga, na ponad 2800 zł. Podczas gdy realny koszt takiego zabiegu, bagatela 6000 zł. PiS tak naprawdę zapomniał, że szpitale to miejsca, w którym przychodzi na świat nowe życie, ale też są to miejsca, w którym ratuje się to życie. A sam tworzy wirtualne szpitale, chociażby takie jak we Wrocławiu. Skoro tworzy się wirtualne szpitale, to również można stworzyć wirtualną wycenę świadczeń medycznych. Sam resort zdrowia w jednej z odpowiedzi na moją interpelację przyznał rację, że wzrost nakładów na służbę zdrowia, 4% wzrost, nie uwzględnia ani wzrostu cen gazu, ani wzrostu cen prądu, a tym bardziej inflacji i wzrostu wynagrodzeń pracowników. Szanowni Państwo, wycena Narodowego Funduszu Zdrowia, wyceny świadczeń zdrowotnych
muszą pokrywać koszty. W przeciwnym razie dostęp do jakichkolwiek świadczeń medycznych może zostać całkowicie sparaliżowany. Ale my do tego nie dopuścimy. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Dla mnie to jest okazja na początku, żeby podziękować panu przewodniczącemu za poparcie projektu ustawy o podwyższeniu renty socjalnej, ale też chciałam podziękować wszystkim strukturom Platformy Obywatelskiej, każdemu, każdej posłance, posłom z Koalicji Obywatelskiej, którzy zbierali podpisy właśnie pod rentą socjalną dla osób z niepełnosprawnościami. To taki tytuł wstępu. Natomiast Państwu powiem, kiedy jestem na spotkaniach z ludźmi, pierwsze pytania, takie, które od właśnie rodziców osób niepełnosprawnych, od osób, które opiekują się już dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami, są takie. Pani Iwono, dlaczego PiS ukradł 22 miliardy złotych z Funduszu Solidarnościowego? Ja mówię otwarcie, bo PiS to złodzieje. Pani Iwono, dlaczego PiS zamroził zasiłek pielęgnacyjny, który wynosi tylko 215 zł, a w ZUS-ie jest 300 zł? Ci rodzice wszystko wiedzą. Dlatego, że PiS to złodzieje. Pani Iwono, dlaczego jest 30% mniej na obuwie ortopedyczne? Szanowni Państwo, bo PiS to złodzieje. Nie ma większej hańby dla nas. To jest tak, jakby osobie ciężko niepełnosprawnej, leżącej, ktoś podchodził i non-stop wyciągał pieniądze z portfela. Czy ona to rozumie, czy ona się zorientuje? Nie. Bo nawet mój syn, który jest w normie intelektualnej, on nie wiedziałby, gdyby ktoś mu zabrał pieniądze. To jest największa hańba dla naszego, dla Polski, że nie zgódźmy się, nie możemy po prostu doprowadzić do tego, żeby PiS przez kolejne lata rządził. Bo to są złodzieje. Ja chciałam Państwu jeszcze na koniec powiedzieć, bo mogłabym długo właśnie o tych osobach z niepełnosprawnościami, o problemach. Niepełnosprawność dotyczy każdego z nas. Musimy sobie to uświadomić i jeszcze wykrzesić siebie troszeczkę, chociaż wiem, że już pan przewodniczący Donald Tusk nie musi tego robić, jeszcze troszeczkę więcej empatii. Zachęcam. Panie przewodniczący, moi kochani, czuję się czasami po tym rentgenie jak osoba, która świeci, kiedy gaszę światło. Bo ani się nie obejrzeliśmy, minęły 4 lata, wchodzimy w czas wyborczy i chciałem was przestrzec. To jest władza bezwzględna i to jest władza, która posunie się do największych niegodziwości. Tu chodzi oczywiście i o inwigilację, i o korzystanie z tych metod służby bezpieczeństwa wobec opozycji, o podszywanie się, tak patrzę, czy jest Agata, szefowa sekretariatu, czy jest Janek Grabiec. Dostawałem analizy wyborcze w trakcie kampanii, wgrywane mi do telefonu. Zachowane są na przyszłość, na czasy niezależnej prokuratury, ale to jest władza, która podsunie się do największej perfidii, do największych, najbardziej bandyckich metod inwigilacji, fabrykowania, odzierania zgodności, tylko dlatego, że ma się inne poglądy, że jest się grzechotnikiem, tak mnie nazwali w operacji specjalnej. I można tę historię opowiadać na różnych szczeblach, w różnych kontekstach, natomiast to jest historia pokazująca, jak bardzo oni są oderwani od wartości, jak bardzo są zakłamani, jak to jest skrajnie niemoralna ekipa. I jedyna wartość, która ich łączy, jedyna wartość tak naprawdę, to jest wartość ich nieruchomości, jedyny poglądy jakie mają, to jest podgląd na rachunki bankowe. Oni są wyznawcami kasy, dla kasy zrobią wszystko i dla władzy również zrobią wszystko. I naszym obowiązkiem, naszą powinnością dla pokoleń, dla przyszłości Rzeczpospolitej jest wygrać te wybory, nie poddać się partii zła, bo to jest autentycznie partia, która okrada Polaków i z pieniędzy, ale okrada Polaków z wartości i okrada Polaków ze znaczenia pojęć. I bardzo was proszę, to nie jest Prawo i Sprawiedliwość, to jest PiS. I dla nich świat nie należy
najbliższe dni, tygodnie, miesiące teraz przed nami. Dajmy z siebie wszystko. Ludzi przyzwoitych jest więcej. Dziękuję bardzo. Szanowny panie premierze, pani marszałek, panowie marszałkowie, drodzy przyjaciele z Platformy Obywatelskiej, z Koalicji Obywatelskiej, przede wszystkim bardzo serdecznie witam was w województwie kujawsko-pomorskim i w moim rodzinnym Toruniu. W przepięknym mieście, które słynie z piernika, Kopernika. Chciałem powiedzieć gotyku. Ale oczywiście tak, tak. I to jest smutny fakt, że w ostatnich latach ta władza zrobiła wszystko, żeby Toruń kojarzył się z tym pisowskim biznesmenem, który na co dzień oczywiście nazywa się duchownym. I przyznam, że panie premierze, w Toruniu jesteśmy świadkami szwindlu, który może urastać obok lasów państwowych do szwindlu numer jeden w Polsce. Szwindlu, który jest takim esencją pisowskiej władzy. Mówię tutaj o geotermii ojca Rydzyka. W Toruniu temat szeroko znany. Jest to inwestycja, która została stworzona praktycznie w całości z publicznych pieniędzy. Bo ojciec Rydzyk ma kolegów w rządzie. Dostał pieniądze, korzysta z pieniędzy z Unii Europejskiej, na którą później tak ochoczo plują przecież. To jest takie pisowskie. Przeprowadzono tą inwestycję mimo negatywnych opinii. I powiem szczerze, nie to jest najgorsze w tym wszystkim. Ale ta inwestycja miała swój szczęśliwy finał tylko dlatego, że ojciec Rydzyk ma kolegów w rządzie, którzy zapewnili mu, że ta geotermia, mimo że nie podgrzewa wody na tyle, żeby faktycznie mogła ogrzewać toruńskie domy, została podłączona do ciepłowni toruńskiej, która to dzięki temu, że ojciec Rydzyk ma kolegów w rządzie, jest zobowiązana odbierać ciepło 5 razy drożej niż normalnie wytwarzane jest ciepło w Toruniu. A największą hańbą tej inwestycji jest to, że za tą inwestycję płacą dzisiaj wszyscy mieszkańcy praktycznie Torunia w wyższych rachunkach za ogrzewanie swoich domów. To jest takie właśnie pisowskie. Mieć kolegów w rządzie, wyciągnąć kasę z Unii, dzięki kolegom w rządzie tą inwestycję przeprowadzić, a później przerzucić na Polaków obowiązek utrzymywania tej inwestycji. Jeżeli jak ja słyszę, że Rydzyk to jest przedsiębiorca, że on jest sprytny, ludzie, przedsiębiorcą to był, nie wiem, Rockefeller. Sprytny to był Kevin sam w domu. Ten gość jest po prostu oszustem. Jest cynikiem. Jest amoralnym cynikiem, tak jak ta władza jest amoralna, cyniczna i zepsuta do szpiku kości. I to, co się powtarza na wszystkich naszych spotkaniach w województwie kujawsko-pomorskim, w innych regionach. Od Łubianki, przez Lipno, Rypin, Żnin, Chełmno, Toruń, wszędzie. Czy rozliczymy tę władzę? Tak. Najpierw wygramy, a później tę władzę rozliczymy ze wszystkiego. Dzięki. Szanowny panie przewodniczący, panie marszałku, państwo marszałkowie, drogie koleżanki, koledzy, państwo samorządowcy. Poczucie bezpieczeństwa Polaków powinno być priorytetem dla rządzących. Poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego, zdrowotnego, ładu i porządku publicznego powinno być najważniejsze. A jak jest naprawdę? O poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego doskonale zadbali, ale swojego. Zobaczcie, jak traktują przedsiębiorców, jak traktują polskie rodziny. Jak przygotowują te rodziny na święta wielkanocne, kiedy ten najniższy rachunek, tak jak pan przewodniczący wspomniał, będzie o 35% droższy. Przynajmniej. Kwestia ładu i porządku publicznego jest traktowana troszeczkę po macoszemu. Ale zobaczcie, co się dzieje z formacją policyjną, bo już głosy na temat zmniejszonych liczby patroli, które powinny dbać o nasze bezpieczeństwo i porządek, jest coraz mniejsza. A wiecie dlaczego? Ponieważ po raz pierwszy od lat 90. stan policji jest najmniejszy od momentu powstania tej formacji.
W samych pierwszych 2 miesiącach tego roku z policji odeszło 7,5 tysiąca funkcjonariuszy. W całym 2022 roku z formacji odeszło 4,5 tysiąca doświadczonych policjantów. Osoby, które przepracowały w tej formacji około 20 lat. Mają 50 lat, są w stanie dalej służyć bezpieczeństwu Polek i Polaków. Co robi PiS? Wysyła ich na emerytury. Co robi PiS? Niedofinansowuje polską policję. Stan zadłużenia samej Komendy Stołecznej Policji na koniec ubiegłego roku wynosił 33 miliony złotych. Polska policja nie jest w stanie zapłacić za swoje zobowiązania, nie jest w stanie zapłacić za paliwo, nie jest w stanie zapłacić za ekspertyzy. Jak to się może skończyć? Ano tym, że Polacy faktycznie po raz pierwszy od 30 lat mogą się czuć absolutnie zabezpieczeni, absolutnie niebezpiecznie na polskich ulicach. Temat bezpieczeństwa zdrowotnego został dzisiaj już omówiony przez Magdę Łośko. Nie może być takiej sytuacji, żeby świadczenia medyczne były niedoszacowane. Polskie szpitale nie mogą być omijane z płatnością za nadlimity, za nadwykonania. Polskie szpitale powinny być przez państwo, bo to jest zagwarantowane w Konstytucji, wyposażane w najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Nie powinno to leżeć na barkach samorządów. Dlatego, szanowni państwo, przed nami bardzo trudne, ale możliwe zadanie. Ja gorąco w to wierzę. My wygramy te wybory. Wspólnie, razem, jako Koalicja Obywatelska. Dziękuję. Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałoby się nie o PiS-ie, ale no niestety nie można. Tutaj w województwie kujawsko-pomorskim, jak w soczewce, skupia się nieudolność i nieudacznictwo PiS-u. W 2015 roku, dokładnie we wrześniu, podpisaliśmy umowy na budowę trasy S5, oczekiwanej od wielu, wielu lat, o czym pan premier doskonale wie. Od 4 lat powinniśmy nią jeździć. Dopiero w ostatnich miesiącach udało się ją wybudować. Trasa S10, łącząca Bydgoszcz z Toruniem. Również oczekiwana, zwana trasą śmierci. Codziennie są wypadki, kilkadziesiąt ofiar, miesiąc w miesiąc naprawdę tu ginie. W 2015 roku, jeszcze jak byłem w resorcie infrastruktury, ogłosiliśmy przetarg na budowę tej drogi. Co zrobił pan minister Adamczyk w dniu, w którym został ministrem? Skasował ten przetarg i przerzucił na budowę dróg w swoich matecznikach, pisowskich matecznikach. Infrastruktura, drogi nie mają barw partyjnych. Oni w sposób świadomy, w sposób wyjątkowo cyniczny podejmowali decyzje, tak jak podejmują decyzje w sprawie samorządów, żeby dawać tylko i wyłącznie swoim, ale swoim włodarzom, a nie mieszkańcom. O wykluczeniu komunikacyjnym było już wspomniane, można byłoby o tym naprawdę dyskutować godzinami. My mamy projekty ustaw, które zmierzają do tego, aby realnie walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym. PiS zbudował sobie narrację wyborczą, że zlikwiduje wykluczenie komunikacyjne. Co zrobił? Pogłębił wykluczenie komunikacyjne. Całe rzesze, tysiące ludzi nie może i nie ma jak dojechać z gminy do gminy, z gminy do miasta. My to zmienimy, my wiemy jak, bowiem mamy już przygotowane projekty ustaw, które będziemy niebawem składać i o czym będziemy państwa informować. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, że nasze województwo odwiedziło takie grono znamienitych osób. Bardzo się cieszę, że te wizyty w poszczególnych miastach odniosły tak duży skutek i zostały zauważone. Ważne jest, aby nasze miasta czuły tę więź. Ale ważne jest również to, że odwiedziliśmy małe miasta. Ja akurat, jak zostało wspomniane, miałem okazję być w Tucholi. To jest miasto 20-tysięczne na granicy naszego województwa, na północnej granicy. Wśród wielu osób, z którymi mieliśmy okazję rozmawiać, byli właśnie leśnicy. I to jest ten problem drewna. Jak państwo zapewne pamiętacie, parę lat temu Tuchole, Bory Tucholskie nawiedziła wichura. Zniszczono wtedy miliony drzew. Leśnicy mówią, że w tej chwili mamy do czynienia z drugą wichurą, że ona też zniszczy miliony drzew. Nie można eksploatować lasów aż tak bardzo. Drzewo, aby stało się drewnem, miało wartość handlową, musi rosnąć 60-80 lat. To, co się w tej chwili tnie, a więc
prawie że niszczy, to jest dorobek leśników z ostatnich 80 lat. To jest cała powojenna historia Polski. Uzupełnienia i nasadzenia nowych drzewek, owszem, one są, tylko za 80 lat będziemy mogli z tego skorzystać. Jeżeli się tnie drewno niedojrzałe, jak mówią leśnicy, to niestety jest pewien skutek. To jest kiepskiej jakości drewno. Nasze polskie drewno miało symbol jakości, miało certyfikat. W związku z tym można było je drożej sprzedawać. Również meble wykonywane z tego drewna miały większą wartość. Gdy straciliśmy certyfikat, ceny drewna spadły i można uzyskać tę samą kwotę tylko w jeden sposób, sprzedając dużo więcej. Ale ta sprzedaż jest tak nieprzemyślana, że zabrakło drewna dla wielu polskich firm, które produkują meble. W meblach drewno sprzedaje się 50-krotnie drożej niż surowe drewno. Przecież czemu my mamy za bezcen oddawać nasz majątek, nasze lasy? Nie tylko Bory Tucholskie, bo to jest problem w całej Polsce. Leśnicy mówili o tym ze łzami w oczach. Jeden z nich powiedział do mnie: panie senatorze, musicie to zatrzymać. A ja mu powiedziałem: jest tylko jeden sposób, żeby to zatrzymać. Musimy wygrać wybory. Zaczęli klaskać. Bardzo państwu dziękuję. Koleżanki i koledzy, też mam jedno osobiste wspomnienie z Rydzykiem, całkiem pozytywne. W 2009 roku pozwałem Rydzyka do sądu i wygrałem. Okazuje się, że można. Trzeba będzie się bardzo dokładnie po wygranych wyborach przyjrzeć temu nieprawdopodobnemu strumieniowi pieniędzy płynących z ministerstw, z budżetu państwa do fundacji, rozgłośni, czy jakkolwiek to nazwiemy. Ale żeby to mogło się stać, trzeba będzie naprawdę dużo zmienić. Nie chcę mówić o wymiarze sprawiedliwości, to nie temat na dzisiaj. Chcę mówić o czymś, co jest szalenie ważne. Nawet sami dostojnicy pisowscy przyznają, że w niektórych segmentach, a my wiemy, że wszędzie, mamy do czynienia dzisiaj z przysłowiową stajnią Augiasza, którą trzeba będzie oczyścić, trzeba będzie doprowadzić do porządku. Żeby to można było zrobić, trzeba mieć dobre kadry. Trzeba mieć dobre kadry wszędzie, czyli trzeba mieć dobrą edukację. O tej edukacji rozmawialiśmy w Nakle z Bogdanem Borusewiczem, z Jurkiem Borowczakiem, z nauczycielami. Dwa problemy, które tak naprawdę są dzisiaj niezwykle istotne. Otóż polska szkoła staje się szkołą zideologizowaną. Jest atak na najsłabsze ogniwo naszego społeczeństwa, na dzieci i młodzież, która jeszcze nie jest przygotowana do samodzielnego oceniania, czy coś, co się jej przekazuje, jest słuszne, czy nie. A przecież sam marszałek Terlecki nie tak dawno zupełnie powiedział: musimy tak wychowywać, żeby wychować nowych wyborców PiS-u. No na to zgodzić się nie możemy, a zatem wybory muszą być wygrane. Nauczyciele, którzy będą chować przyszłych liderów, przyszłych przedsiębiorców, przyszłych także nauczycieli, muszą być godnie wynagradzani. Dlatego cieszę się ogromnie, że w ubiegłym tygodniu nasz klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej złożył projekt ustawy, niezwykle precyzyjny, krótki, mówiący o konieczności natychmiastowego podniesienia wynagrodzeń o 20% od 1 lipca. To jest początek długiej drogi. Przywrócenie godności zawodowi nauczyciela to jest proces. To nie jest jedna czy druga ustawa. To musimy robić wspólnie, razem ze środowiskiem nauczycielskim. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, w szkołach uczą dzisiaj, w wielu szkołach uczą dzisiaj już nauczyciele o określonym wieku. Nikomu w PESEL nie będziemy zaglądać, ale powiedzieli nam ci w Nakle, że za rok, dwa, trzy, jeśli nie pojawią się następcy, a jest coraz mniej chętnych do pracy w szkołach, to nie będzie komu uczyć naszych dzieci. I
ostatni problem, który wymagał będzie natychmiastowej naszej reakcji, to zmiana myślenia o polskiej szkole. Szkole, która powinna przygotowywać młodzież otwartą, młodzież gotową do rozmowy, młodzież nie bojącą się prezentować swojego stanowiska, młodzież potrafiącą współpracować z innymi i umieć się kulturalnie wspierać, nie kłócić, nie wojować, wspierać i znajdować te rozwiązania, które będą dla wszystkich najmądrzejsze i najlepsze. Tego będziemy musieli dokonać. Ogromna praca. Ale najpierw zwycięstwo wyborcze, a potem do kolejnej ciężkiej roboty. Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, drodzy goście. Padło wiele słów o sprawach ważnych dla Polaków, ważnych dla mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego, bardzo konkretnych spraw. Jak wiem, uczestniczyliście w spotkaniach, gdzie notowaliście wszystkie uwagi, problemy, zgłaszane postulaty i na pewno będziemy później w Warszawie pracowali nad tym, aby zamienić to na ustawy, na rozwiązania, na propozycje. Bardzo ważnym elementem demokracji jest stały kontakt z mieszkańcami i z wyborcami. My tutaj w Kujawsko-Pomorskiej mamy to we krwi. Kontaktujemy się, rozmawiamy, spotykamy. Bardzo często uczestniczymy w wydarzeniach samorządowych właśnie po to, żeby z tego kontaktu wypracować program, dzięki któremu można w wyniku wyborczym udowodnić, że jesteśmy lepsi. Tu w Kujawsko-Pomorskiem Sejmik Województwa jest wraz z Polskim Stronnictwem Ludowym już 20 lat w rękach właśnie Platformy Obywatelskiej i marszałka z Platformy Obywatelskiej. Właśnie realizując program dla wyborców w regionie, uważamy, że ta konsultacja, te spotkania są bardzo ważne. Dlatego ogromnie się cieszę, że mogliśmy się wszyscy w Kujawsko-Pomorskim spotkać. Jak wiecie, byliśmy wcześniej w kilku innych regionach, a za chwilę znowu będziemy mieli do czerwca kolejne regiony, Lubelszczyznę, Małopolskę, Podkarpacie, Podlasie, gdzie będziemy rozmawiali o tym, co jest ważne dla Polaków. Ale chciałem wam jeszcze powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Do wyborów jest około 7 miesięcy, ale do następnych samorządów około roku. Tak naprawdę to są kampanie, które ze sobą się połączą. I powiem wam z własnego doświadczenia, a jestem tu szefem regionu już ładnych parę lat, że jak nie pójdziemy do ludzi, o właśnie, Radek dużo mówił dzisiaj o polityce powiatowej, ja byłem zbudowany, prawda? Bo to wiadomo, Europejczyk, światowiec, ale 3/4 wystąpienia było o powiecie. Więc Radek, ja będę chciał, abyś w kampanii najbliższej pomógł tym, że na przykład w powiecie nakielskim odwiedzisz każdy dom od drzwi do drzwi, dotrzesz do wyborców i będziesz z nimi rozmawiać. Razem z tobą. Widzicie, jak mnie wyrobił, bo to nie mój okręg. Ale mówiąc szczerze, właśnie uważam i tak myślę, jak tutaj rozmawiamy z samorządowcami, którzy nam sprzyjają i rozmawiamy z działaczami samorządowymi z Platformy Obywatelskiej i członkami Platformy, z którymi się spotykaliście wczoraj, to właśnie naprawdę uważam, że jak nie pójdziemy do ludzi, nie będziemy z nimi rozmawiać, nie będziemy im podawać ręki, nie będziemy im tłumaczyć, jaki mamy program, dlaczego mają na nas zagłosować, to zmami ich ta publiczna telewizja. Będzie nadal robiła im wodę z mózgu. Będzie kłamać, oszukiwać, napuszczać. Musimy niestety mieć świadomość, że nasze możliwości docierania oprócz internetu i jednej z telewizji, która jest niezależna, to za mało, żeby wygrać wybory. I dziękuję bardzo, że byliście z nami tu w Kujawsko-Pomorskim. Się bardzo cieszę, takich znakomitych mam przyjaciół, koleżanki, koledzy, którzy tutaj byli w Kujawsko-Pomorskim i pomogli nam też uzyskać lepszy wynik jesienią. Jestem o tym przekonany. Ale wszystko przed nami. Te 7 miesięcy to jest ciężka praca. Dzisiaj sondaże pokazują różne poparcie dla partii politycznych. Ale dobrze wiecie, że przez te 7 miesięcy to wszystko się może jeszcze bardzo dynamicznie zmieniać. Mam nadzieję, że przyjdzie ten moment, kiedy zobaczymy w tych słupkach, że Platforma jest z przodu na pierwszym miejscu i zdecydowanie wyprzedza PiS, bo to pracą możemy to osiągnąć. Właśnie tą pracą w terenie, tak jak wczoraj na tych spotkaniach. Serdecznie wam dziękuję za przyjazd do Kujawsko-Pomorskiego.
Mam nadzieję, że te następne spotkania, które będą w kolejnych województwach, będą równie udane, czego sobie życzę, bo będę w nich uczestniczył. I do zobaczenia na trasie w kampanii wyborczej. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, szanowni państwo, bardzo dziękuję wam wszystkim za zaangażowanie. To już piąty przystanek na naszej trasie. Teraz przy tej okazji składam wam serdeczne życzenia chwilowego odpoczynku świątecznego. Wiem, że już szykujecie się na kolejne wyjazdy, tak jak Tomasz powiedział, jedziemy na ścianę wschodnią, to jest Lubelszczyzna, Podkarpacie, później Małopolska, przejdziemy dynamicznie do Dolnego Śląska, żeby wrócić w kolejne regiony. Moi drodzy, z tego miejsca już przewodniczący i wszyscy mówili o tej wielkiej drożyźnie, którą PiS zgotował Polakom, więc ja jestem przekonany i tutaj składamy jako Klub Koalicji Obywatelskiej takie solenne, solidne zobowiązanie, że o ile te święta mogą być w waszych domach bardzo drogie, to następne, te święta Bożego Narodzenia na pewno będą dużo tańsze, na pewno będą dużo przyjemniejsze, na pewno będą dużo bardziej radosne, dlatego że kolejne święta będą już po zwycięskich wyborach. Do zobaczenia.